Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Cóż, witam was wszystkich w takim dosyć typowym materiale, w którym to przedstawię wam pokrótce moje zmagania chwilowe z nową postacią w grze Elden Ring. I tak, słowem wstępu tylko, żeby wszystko było jasne, a to co tutaj zobaczycie to nie jest koniec przygody tego, jak nowa postać sobie radzi i tak dalej, ale jest to pierwszy z materiałów, które będę tutaj publikował, gdyż no, nagromadziło mi się jeszcze trochę tego wszystkiego i tak, wolę po prostu pokazać. I żeby było jasne, ten materiał będzie pokazywał moje zmagania ze wszystkimi bossami i minibossami, których pokonałem, podobnie jak inwazje i tym podobne rzeczy, w kolejności chronologicznej. I tak na zakończenie i zwieńczenie tej wstępu krótkiego, mogę tylko ważną rzecz powiedzieć. Jak to miało być? Kurczę. No, dostaję trochę zaćmy umysłowie, ale dobra, nieistotne. No, mam nadzieję, że po prostu będziecie zadowoleni z tego, jakie rezultaty były. I tak, sam materiał będzie podzielony na kilka segmentów, każdy będzie przedzielony jakby właśnie screenem, czymś ala, jak jest tutaj teraz przed waszymi oczami. I tak, pierwsza sekcja, którą mógłbym najłatwiej nazwać sekcją ekwipunku startowego. I kilka słów. Jest to sekcja, gdzie dosłownie jestem na ekwipunku startowym. Nie wylewelowałem się ani trochę, nic nie zmieniałem. Oczywiście tam może jakiś talizman ubrałem czy coś, ale to są takie pierdoły. I tak, w tej sekcji zobaczycie głównie moje starcia przy użyciu halabardy i długiego miecza. Chociaż nie ukrywam, bardziej to halabardy. A jeszcze sprawdza się lepiej niż sądziłem. Ale dobra, starcie tej paplaniny, po prostu zapraszam do obserwacji i oglądania i no, sami się przekonacie dla samych siebie, jak to wyszło. No i jak bardzo lemiłem, albo jak dobrze sprawdziłem.
cell is no true justice. No. This is where it ends for you. Okej, więc przechodzimy do sekcji numer 2, którą jakże wspaniale można nazwać sekcją halabardy plus 3. I nie wiem, czy jest coś tutaj dużo do powiedzenia. Ta sekcja różni się od poprzedniej tylko tym, że stwierdziłem, że skoro halabarda jest taka fajna, przyjemna, przydatna i sobie dobrze z nią radzę, to no czas najwyższy trochę ulepszyć, chociaż za kamienie jedynki. Tak, też do tego czasu mogę powiedzieć, że w sumie szkoda trochę, że nie pomyślałem wtedy i nie ulepszyłem jej też za dwójki.
To zawsze byłoby trochę może łatwiej z niektórymi rzeczami, ale tak. Podobnie jak poprzednio, sekcja poza tym, że halabardą ma ulepszoną, nie ma żadnego level upa, co trochę mi jest z perspektywy tego, jak teraz to tak opisuję i myślę. Dziwnie. Uparty, żeby się nie levelować, ale taki delikatny spoilerek do reszty tego materiału. To będzie taki trend tutejszy, tutaj bardzo mocny, bo chyba nie wydaje mi się, żebyście dzisiaj zobaczyli jakąkolwiek bitwę czy sekcję, w której moja postać dostała level upa. Ale tak. I co w sumie jeszcze innego ważnego mam do powiedzenia na ten temat? Z tego, co się orientuję, w przeciwieństwie do poprzedniej sekcji, ta będzie znacznie dłuższa oraz chyba jest uwzględnione kilka też innych rzeczy właśnie niż minibossy czy jakieś elitarne przeciwniki. A konkretnie mówiąc, parę skarabeuszy, których poszukiwałem, znalazłem, pokonałem, a na poprzedniej serii, czytajcie na sezonie drugim, który obecnie jest zawieszony, ale pewnie jeszcze do niego wrócę, nie miałem okazji pokazać, bądź nie znalazłem. Tak, z jedyną rzeczą, o której też mogę wspomnieć, że w sumie zapomniałem włączyć nagranie, jak to znajdowałem, to jest to jedna inkantacja bardzo przydatna i tak, nie wybiegając bardzo naprzód, ale jednak nadal mówiąc, zobaczycie z pewnym momentem, że będę jej używał, bo jest ona dosyć potężna, tak delikatnie mówiąc. Jest to Ogniu daje mi siłę, czy jakoś tak, i znajduje się ona za fortem w Kelitz, tym bliżej wejścia od strony pogrobna. Ale tak, to tylko musiałem dodać, żebyście byli świadomi, że tak, posiadam ją, a niestety, nie mam nagrania, jakie podnoszę. I no cóż, zwieńczeniem tej sekcji mogłem powiedzieć, że będzie zdobycie nowej broni dla naszego dziada. Jak zwykle trochę mówicie o swoim nowym postaciu. Ale tak, co to za broń? Nie będę na razie mówił. Przekonacie się, jak dotrwacie do tego momentu. No to ten miłego seansu i do usłyszenia za chwilę, jak będę opisywał kolejny segment.
not sated. Feed me more, death. No więc tak, jak zobaczyliście pod koniec poprzedniej sekcji, oto jedyna zmiana i w tej sekcji. Wiem, że dziwnie to trochę brzmi, ale tak. Halabarda wypędzonego rycerza plus 8, którą dostaliśmy od wspaniałego najeźdźcy. No cóż, okazała się naprawdę potężną bronią, dłuższa niż zwykła halabarda, dużo skuteczniejsza, no i plus 8. Więc tak, w tym oto momencie zobaczycie parę walk, nadal bez levelowania, z udziałem tej halabardy, na zwieńczenie dzisiejszego jakby pokazu tego, jak postępy robię, co robię i tak dalej. I tak, trzymajcie kciuki, żeby następne części szybko się wyrenderowały, jak tylko się wyrenderują. Oczywiście dostaniecie resztę, a ja już się z wami żegnam, bo no, więcej okazji dzisiaj już do pogadania nie będziemy mieć ze sobą, więc cieszcie się pokazem moich umiejętności, albo też w skillisiu, zależy kto to będzie po prostu obserwował, postrzegał. No i tak, mogę tylko obiecać, że z następnymi rzeczami dzieje się jeszcze ciekawiej i jeszcze lepiej. No,
To naprawdę tyle z mojej strony, więc no... Trzymajcie się, hej, hej. Yourself to a man's personal belongings, huh? You scheming little thief! The gods demand repentance! Cough up your coin! All of it! You're a man of reason, through and through.